dziś pokażę Wam proste fryzury w wykonaniu i użyję do tego celu nowości. Są to akcesoria fryzjerskie. Jest to wypełniacz do upinania włosów, właściwie dwa, ponieważ jest jeden rozmiar większy, jeden mniejszy i szczotka do tapirowania. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak je wykorzystać, to zapraszam do oglądania. Jeżeli macie dosyć cienkie włosy, takie jak ja mam, albo macie ich dosyć mało, to dzięki tym wypełniaczom można sprawić, że włosy będą miały większą objętość. Tak jak na początku wspominałam, mamy tutaj dwa wypełniacze w zestawie. One mają po środku taki rzep. Dzięki temu bardzo dobrze trzymają się włosów. W zależności od tego, jaką chcemy objętość włosów, jakie mamy włosy, to wykorzystujemy rozmiar odpowiedni dla siebie. Na początek spryskuję włosy sprayem, który dodaje objętości włosom cienkim i delikatnym. Zrobię taką bardzo prostą, uniwersalną fryzurę, którą przeważnie większość z Was robi. Będzie to oczywiście kitka, tylko z wykorzystaniem tych wypełniaczy, żeby pokazać Wam, jak te wypełniacze działają. I użyję tego większego rozmiaru. Może pokażę Wam jeszcze różnicę tutaj, jak to wygląda. Coś takiego. Tylko najpierw wykorzystam jeszcze szczotkę do tapirowania. Najpierw natapiruję sobie tutaj ten czubek głowy, gdzie będzie znajdował się wypełniacz. Teraz kładę ten toczek pod spód i przykrywam włosami. I teraz spinam sobie włosy w taką zwykłą kitkę, natomiast ja ją robię dosyć nisko. Wtedy ta fryzura wygląda nam bardziej elegancko. Tutaj zobaczcie, jak ta fryzura wygląda bez tego wypełniacza. Następna fryzura i tapiruję włosy trochę wyżej. I sięgam teraz po ten mniejszy wypełniacz. I teraz tutaj połowę włosów, mniej więcej tak na wysokości ucha, zbieram, zostawiam tutaj, a resztę związuję w kitkę. I teraz tę kitkę robię dosyć wysoko. To, co mi tutaj zostało, skręcam. I dokładam do kitki. Ostatnia fryzura i ten toczek, który przed chwilą zrobiłam, sobie zostawiam. I zbieram włosy z przodu głowy, tak na wysokości skroni mniej więcej. I spinam z tyłu wsówką. Resztę pasm roluję w takie ślimaki, powiedzmy, i przypinam wsówkami. Biorę jedno pasmo z lewej strony, później z prawej strony i tak na przemian. Wszystko utrwalam jeszcze lakierem, aby się dobrze trzymało. I to tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, która fryzura najbardziej Wam się spodobała. I co, do zobaczenia następnym razem. Cześć!